Teraz chciałbym dzielić się Bożym Słowem, czy przypomnieć fragment Bożego Słowa, który jest zapisany w Księdze Przypowieści Salomona w 14 rozdziale, wierszu 12. Czytamy tutaj taki fragment o drodze, już śpiewaliśmy i dużo było śpiewane dzisiaj przez grupę na temat drogi i ja też chciałbym przypomnieć coś na temat drogi. Niejedna droga zda się człowiekowi prosta, lecz w końcu prowadzi do śmierci. Moi drodzy, w naszym codziennym życiu wszyscy patrzymy, mamy taką refleksję odnośnie swojego życia, że każdy z nas gdzieś podąża swoją drogą, drogą swojego życia, drogą jakąś kariery, ścieżką kariery. W każdym razie bardzo często potocznie mówimy na ten temat, prawda, że taka jest jego droga życia, taką wybrał drogę życia, tym kieruje się na drodze życia. A więc Słowo Boże wielokrotnie tutaj, w wielu miejscach mówi nam, że każdy z nas od momentu, kiedy narodziliśmy się, kiedy przyszliśmy na ten świat, po prostu rozpoczęliśmy naszą własną drogę życia. Tutaj Salomon, który dużo pisze na temat mądrości, dużo pisze na temat karności, dużo pisze na temat tego, w jaki sposób mam uczynić moje serce mądrym, daje właśnie taką radę i daje też taką przestrogę, że może być tak, że człowiek porusza się po drodze, czy wybiera jakąś drogę w swoim życiu, jakiś kierunek i może to wydawać mu się naprawdę super droga, że podjął dobre decyzje. Ale jednak on tutaj ostrzega nas, że wydaje mi się, że to wszystko jest proste i właściwe, a w końcu prowadzi do śmierci. Tak więc jest to taka bardzo ważna przestroga. Salomon w 4 rozdziale mówi tak: trzymaj się karności, nie ustawaj. Znowu, wiecie, tak jak słowo pokora mówiłem ostatnio, tak słowo karność dzisiaj jest takim niefajnym słowem. No bo kto lubi karność? Kto lubi być poddany dyscyplinie? Jakie dziecko lubi, kiedy rodzic od niego coś wymaga i ono powinno się podporządkować? Ze względu na Boga, ze względu na Słowo Boże, ze względu na to, że to są jego rodzice. A jednak on mówi tak: trzymaj się karności, trzymaj się dyscypliny, poddaj się temu, abyś mógł zachować życie. I on dalej mówi tak: na drogę bezbożnych nie wchodź i nie krocz drogą złych ludzi. A więc często młodzi ludzie mówią: ja wiem lepiej niż moi rodzice, ja lepiej sobie potrafię poukładać. Dzisiaj już oni nie myślą w sposób właściwy, są nowe rzeczy i musimy za nimi podążać, a Bóg mówi: nie, trzymaj się karności, zwróć uwagę na drogę, po której chcesz iść. Dlatego, że może ci się wydawać, że ona jest dobra, ale doprowadzi cię do śmierci. Dlatego Salomon zaczyna Księgę Przypowieści od takiego kapitalnego wyznania: trzymaj się nauki swojego ojca i swojej matki. Trzymaj się tego. Zwróć na to uwagę. Dlaczego? Bo rozpocząłeś bieg życia, bo jest przed tobą droga i ta droga albo doprowadzi cię do życia z Bogiem, albo nie. Będzie czekać cię śmierć. Psalm 1, już w 1 wierszu czytamy: szczęśliwy jest mąż, niewiasta, chłopak, dziewczyna, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców. I znowu mamy bardzo wyraźne ukierunkowanie. Jesteś błogosławiony, jesteś szczęśliwy, możesz zachować życie wtedy, kiedy nie wchodzisz na drogę bezbożnych, kiedy nie jesteś wśród ludzi, którzy szydzą z tego, co jest Boże, co jest święte. Nie obracaj się w kręgach ludzi, niech to nie będą twoi towarzysze życia, twoje koleżanki czy koledzy, twoi przyjaciele, którzy nie mają upodobania, a wręcz szydzą z Bożego Słowa i z Bożej prawdy. Bo z kim przestajesz, takim się stajesz. Oto
Nie wybieraj drogi, która jest drogą, która prowadzi na zatracenie, która prowadzi na śmierć, która będzie cię stawiać w opozycji wobec Boga. Szanuj to, co Bóg mówi. Szanuj, jeśli twoi rodzice miłują Boga i pouczają ciebie, szanuj to i ceń sobie to, gdyż Bóg w ten sposób ochrania twoje życie i chce ochronić twoje życie. Droga bezbożnych wiedzie donikąd. Tak kończy się ten psalm pierwszy. W tym 14 rozdziale przypowieści czytamy w wierszu drugim. Kto postępuje w sposób prawy, boi się Pana. Lecz kto chodzi krętymi drogami, gardzi nimi. Popatrzcie, człowiek prawy, czyli szczery, uczciwy, ten boi się Pana, gdy zachowuje uczciwość w swoim życiu. Ale ten, który kluczy, ten, który kłamie, ten, który kręci, ten gardzi Panem. Ten gardzi Panem, gardzi Jego słowem, gardzi Jego pouczeniem. A więc nie chodź takimi drogami. Powstrzymaj swoją nogę od tego rodzaju życia i postępowania. Pan Jezus powiedział niesamowicie ważne słowa. Wchodźcie przez ciasną bramę. Albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie. A wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota. I niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Znowu mamy tutaj opowiadanie, historię, obraz, który maluje Pan Jezus i mówi, że człowiek wchodzi przez szeroką albo przez wąską bramę w swoim życiu i albo idzie szeroką, albo idzie wąską drogą. Nie ma pośredniej drogi. Ta szeroka droga reprezentuje wszystkich tych, którzy lekceważą pouczenie i słowo Pana. Lekceważą to, co Bóg mówi, a Jezus radzi. A wiecie, że On jest tym najlepszym, cudownym doradcą. Że On mówi prawdę, bo jest prawdą. Jezus radzi, wchodź przez ciasną bramę, abyś znalazł się na wąskiej drodze, która prowadzi do życia. Bo wiedz, jeżeli nie wejdziesz przez tą wąską bramę, na tą wąską drogę, to będziesz szedł szeroką drogą. To znaczy, że wchodzisz przez szeroką bramę i w końcu będziesz tam, gdzie cały ten tłum, który podąża w tym kierunku. Moi drodzy, Łukasz w swojej Ewangelii, cytując słowa Pana Jezusa, mówi, starajcie się wejść. Starajcie się wejść przez tą wąską bramę. Dlaczego Łukasz podkreśla tutaj jeszcze pewien wysiłek i staranie, abym znalazł się na tej wąskiej drodze życia, prowadzącej też do życia wiecznego? Dlatego, że w następnym wierszu 13 rozdziału Ewangelii Łukasza, 25 czytamy, gdy wstanie gospodarz i zamknie bramę, a wy staniecie na dworze i pukać będziecie w bramę, mówiąc, Panie, otwórz nam, a on odpowie, nie wiem, skąd jesteście. Drodzy, dlatego teraz, kiedy jest czas, teraz, kiedy jeszcze rozlega się Słowo Boże, wzywające nas, staraj się usilnie, nie staraj się usilnie, aby iść swoją krętą drogą, aby iść według swoich własnych myśli, według swoich własnych koncepcji życia, ale zwróć uwagę na mądrość, na Słowo Pana, które On kieruje i staraj się usilnie, aby znalazł się na tej wąskiej drodze, gdyż to uratuje twoje życie, uratuje nasze życie. Gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie będą mogli. Bo Jezus mówi wyraźnie, jeżeli nie wejdziesz teraz, przyjdzie taki czas, że On zamknie drzwi do swojego królestwa i możesz pukać i wołać i krzyczeć, mówiąc, Panie, ja słuchałem, ja byłem obecny. Ale Jezus mówi, nie znam cię. Nie znam cię. Nigdy nie zdecydowałeś się, nigdy nie wezwałeś mnie, abym przyszedł do twojego życia, oczyścił cię i abym cię zbawił. Nigdy tego nie zrobiłeś. To, co już na samym początku słyszeliśmy, teraz jeszcze jest czas.
Teraz jeszcze jest możliwość, gdyż wiele jest dróg, które prowadzą na zatracenie, które mieszczą się na tej szerokiej drodze, ale tylko jest jedna droga, jedna brama, która prowadzi do życia. I wszyscy wiemy, kto jest tą drogą i kto jest tą bramą. To jest Jezus Chrystus. On mówi, ja jestem droga, ja jestem prawda, ja jestem życie. Kto przeze mnie wejdzie, wejdzie i wyjdzie i pastwisko znajdzie. On jest bramą i on jest drogą. On jest tym, który pójdzie z tobą, kiedy zdecydujemy się oddać mu swoje życie. Kiedy Jezus mówi, że ci, którzy idą tą szeroką drogą, pójdą na wieczne zatracenie, to nie ma na myśli unicestwienia. Biblia nie głosi unicestwienia. Biblia mówi, Jezus wyraźnie naucza, kiedy mówi o sądzie i powstaną i osądzeni zostaną jedni do żywota wiecznego, a inni na zatracenie wieczne. To samo słowo wieczne użyte jest do zatracenia i do życia. Inaczej mówiąc, będzie to egzystencja bez Boga. Straszny stan. W ciemności, samotności. Biblia to też nazywa ogniem, który będzie palił człowieka w tym stanie. Nie do zniesienia bólu. A więc teraz jest czas. Jeden z amerykańskich graczy, nie wiem czy futbolu amerykańskiego, powiedział takie słowa, że nie ryzykuj tym, co możesz zyskać. Nie stawiaj na szali to, co jest cenne i nie ryzykuj tym. Możesz ryzykować tylko tym, co możesz stracić bez żadnych jakichś większych konsekwencji. Ale nigdy nie ryzykuj tym, co jest cenne, co jest najważniejsze, co jest najdroższe. Moi drodzy, postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Ja mówię wielokrotnie, bo żyjemy pod taką presją tego, różnych komunikatorów, gier i tak dalej. I w grze człowiek ma kilka żyć, może ciągle na nowo rozpoczynać, jak mu się nie uda. I gdzieś tam w świadomości człowieka buduje się taki obraz. Zresztą mamy takie religie, które uważają, że człowiek ciągle gdzieś tam powtarza swoją egzystencję. Ale Słowo Boże mówi tutaj jednoznacznie, że to jest kłamstwo. Postanowione jest ludziom raz umrzeć, nie kilka, raz. A potem człowiek stanie przed sądem, stanie przed obliczem świętego Boga i będzie musiał zdać sprawę ze swojego życia. Kiedy czytam ten fragment Pana Jezusa, który mówi o drzwiach i wzywa do wejścia przez te drzwi, do zaufania Chrystusowi, do oddania, powierzenia Mu swojego życia. A później mówi, gdyż stanie gospodarz i zamknie drzwi. Zaraz przypomina mi się Arka Noego. Zamknie drzwi. Popatrzcie, tam gdzie jest tłum ludzi, tam gdzie jest szeroka droga, jeden drugiego klepie po plecach, mówi, wiesz, nic się nie stanie. Popatrz, ilu nas tutaj idzie. Czyż my możemy się razem mylić? A jednak Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi, że nie większość ma rację, ale Słowo Pana ma rację. Bóg ma rację. I gdyby nawet chodziło o jednego człowieka, wszyscy inni się odwrócili. Był taki moment w życiu Pana Jezusa, kiedy gorszyli się z tego, co mówił i wszyscy od Niego odeszli, którzy do tej pory za Nim szli, odwrócił się do swoich 12, mówi, wy też chcecie odejść? Co wybieracie? Moją drogę, mój sposób życia, to co ja mówię, czy chcecie iść według własnych myśli, według własnych koncepcji? I wtedy oni mówią, mądrze Piotr mówi, nie rozumiem wszystkiego, Panie. Tak bym to zinterpretował, nie rozumiem wszystkiego, ale jedno wiem, Ty masz słowa życia i będę się Ciebie trzymał. Halleluja. Drodzy, nie wszystko Ty i ja musimy rozumieć. I nie rozumiemy, gwarantuję wam. I ja nie rozumiem wszystkiego. I czasami, że tak powiem, zmagam się z pewnymi rzeczami w moim sercu, w moich myślach. Ale jedno wiem. Bóg ma rację. On jest sprawiedliwy.
On wszystko dobrze czyni, choć może mnie i tobie się wydawać, że On gdzieś tam zawiódł, może się pomylił, może nie tak. Ale jednego jestem pewien, mój Bóg ma rację. Mój Bóg działa w sposób sprawiedliwy, uczciwy, prawy, bo takim jest. Nie wzywałby ciebie i mnie do prawego życia, gdyby On nie był prawy. Nie wzywałby ciebie i mnie do świętego życia, gdyby On nie był święty. Tak więc, gdy wstanie gospodarz i zamknie drzwi. Wiecie, kiedy pomyślę o tej arce Noego i o czasach Noego, kiedy tylko niewiele, to jest 8 dusz, 8 ludzi przyjęło przestrogę Boga, przyjęło słowo Pana. Oto nadchodzi kataklizm, oto przychodzi sąd Boży, oto przychodzi potop i Noe, jego żona, 3 synów i żony, oni wzięli to sobie do serca i poświęcili wiele lat, aby budować arkę i przygotować się na ten czas. I wyobrażam sobie, jak wszyscy inni śmiali się z nich, drwili z nich, jak klepali się w głowę, mówili, zwariowali. To się nie może wydarzyć. Bóg nie może nas tylu potępić. To nie może tak się stać. A jednak, kiedy przyszedł czas i moment, i drzwi zostały zamknięte. I to nie człowiek zamknął. Bóg zamknął drzwi i już nikt nie mógł otworzyć. Pamiętacie, co o Jezusie jest napisane? Co o Bogu? To jest ten, który zamyka i nikt nie może otworzyć. Ten, który otwiera i nikt nie może zamknąć. To jest Jego autorytet i Jego władza. Moi drodzy, kiedy tak rozmyślam o drodze życia, i każdy z nas musi przypatrzyć się swojej własnej drodze życia, bo każdy z nas zda sprawę ze swojego życia przed Panem. A Biblia mówi, że nie ma ani jednego człowieka, który by w oczach Boga był sprawiedliwy. Nie ma. Wszyscy, jak mówi Paweł w liście do Rzymian, zboczyliśmy razem, staliśmy się nieużyteczni. Nie masz, kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego, a drogi pokoju nie poznaliśmy, aż do momentu, kiedy nie zwróciliśmy naszej uwagi na Jezusa. Nie znaliśmy drogi pokoju. Nie znaliśmy. Nie mieliśmy sami pokoju w swoim życiu. Kiedy uwielbiamy tutaj Boga, kiedy przyszliśmy na to miejsce, mówimy, to jest dobre miejsce, które daje nam taką możliwość uwielbiania Boga, wspólnej modlitwy, to chcę, taka myśl mi przyszła, tak, to prawda z jednej strony, ale tak naprawdę to miejsce błogosławieństwa, to miejsce mocy Boga w twoim i w moim życiu, to miejsce jest u stóp Jezusa Chrystusa. To miejsce to jest miejsce Jego obecności. I kiedy tutaj jestem, powinienem pragnąć wejść w Jego obecność. To, że tutaj jestem, jeszcze nie oznacza, że wchodzę w obecność mojego Pana, bo muszę nastroić swoje serce, swój umysł, swoje pragnienia, otworzyć się, aby znaleźć się przed Jego tronem w Jego obecności. I wtedy będę dotknięty Jego obecnością i mocą. I wychodząc z tego miejsca, powiem, o tak, byłem przed tronem Pana. Byłem w Jego obecności i słowo Pana mnie dotknęło. I słowo Pana mnie podniosło. I słowo Pana mnie oczyściło. Być w miejscu zgromadzenia jest cudowną rzeczą, ale Bóg mówi, to nie jest wszystko. Muszę moje serce, moje myśli, moje pragnienia otworzyć. Panie, oto chcę być w Twojej świętej obecności. Będąc pośród ludu Bożego, chcę dotykać się Twojej świętej obecności. Bo może być droga takiego przychodzenia i wychodzenia bez wchodzenia w Bożą obecność. Bez dotykania się żywego Boga, bez pozwolenia Słowu Bożemu działania w moim życiu. Czy może tak być, drodzy? Czy może tak być? Ja mówię, cieszę się niezmiernie, że możemy być przed obliczem Boga, że mamy takie miejsce. Ale chcę, żebyśmy zrozumieli, że samo bycie na danym miejscu w
wcale nie oznacza, że pozwolę Bogu dotykać mojego życia. Wielu ludzi było tak blisko Jezusa. Wielu ludzi dotykało Jezusa. Wielu ludzi ocierało się o Jezusa, ale nie doświadczali mocy Jezusa w swoim życiu. Dlatego, że ciągle ich serca były zamknięte. Jest droga. Wydaje się prosta. Ale czy pozwalam Bogu, Bożemu Słowu przemieniać moje życie? Dlatego, że jest coś, czego Bóg oczekuje od nas. Uświęconego życia, przemienionego życia. Żebyśmy doświadczali tej przemiany, bo ciągle potrzebujemy, będąc już Bożymi dziećmi, zbawionymi, odrodzonymi, potrzebujemy wzrastać w tym uświęceniu. Ale są też drogi. Kiedy patrzymy wokół, którymi ludzie idą, na które też ty i ja jesteśmy kuszeni w różnoraki sposób. Biblia dużo mówi na temat niemoralności i rozwiązłości. Droga niemoralności i rozwiązłości. Na ścieżkę jej nie wchodź, mówi Salomon. Kobiety, człowieka, mężczyzny, którzy są w związku małżeńskim i próbują i zdradzają swoich współmałżonków, a ty nie bądź z tych osób, która wchodzi w to miejsce, które nie należy do ciebie. Czy to w myślach? Czy w uczynku? Na drogę bezbożnych nie wchodź. Na drogę grzeszników nie wchodź. Nie mów, no przecież oni już się nie kochają. No przecież tam już niewiele jest. Bo Biblia to nazywa jednoznacznie cudzołóstwo. Biblia to nazywa, kiedy młody człowiek, a nie tylko młody. Dzisiaj to jest tak modne, prawda? Żyć razem, bez żadnych zobowiązań. Jak małżeństwo, nie będąc małżeństwem. A Bóg to nazywa wszeteczeństwo. Porneia. To jest coś, czego Bóg nigdy nie zaakceptuje. Nigdy. Często ludzie mówią, ale przecież, pastorze, my się kochamy. No to jeżeli się kochacie, to zachowajcie właściwo zasady waszej miłości. A później możecie ją wspaniale zadokumentować, biorąc ślub. Ale są pewne Boże zasady i prawdy, drodzy, i o tym musimy pamiętać, dlatego że świat jest zalewany tego typu myśleniem. To małżeństwo przestaje być czymś właściwym, na właściwym miejscu. Wręcz przerzuca się jakby odpowiedzialność, że małżeństwo tak naprawdę nie da szczęścia. Ogranicza. Jasne, że ogranicza w jakimś sensie, ale w tym dobrym, zdrowym znaczeniu. Bo przecież ani miłość, ani wolność nie jest równoznaczna z samowolą. Absolutnie. A więc nie wchodź na jej drogę. Nie staraj się iść tego typu ścieżkami. Nie łam Bożych przykazań, które są tak jasne i wyraźne, bo im się wydaje. Wiecie, ktoś, jeden z pastorów wiele, wiele lat temu powiedział ciekawą rzecz. Nie ma przedawnienia, jeśli chodzi o grzech. Jeśli chodzi o występek ludzki, w kodeksie czy w prawie karnym jest coś takiego jak przedawnienie. Ale nie ma przedawnienia grzechu u Boga. Nie ma. Jest albo przebaczenie, albo go nie ma. Jest albo oczyszczenie i odpuszczenie, albo go nie ma. Albo przyszedłem ze swoimi grzechami do Boga, wyznając je, ale nigdy nie ma przedawnienia. Powiesz, no ja już 10 lat temu to zrobiłem, chyba Bóg zapomniał i nie. Jeśli nie wyznaliśmy naszego grzechu, jeśli nie odwróciliśmy się od naszego grzechu, ciągle to stoi przed nami. Zapłatą za grzech jest śmierć. Bóg chce okazać łaskę. Oto jest droga łaski. Oto jest możliwość. Możesz wziąć przebaczenie. Oto musisz przyjść i ujawnić się. I wtedy będzie amnestia. Kiedy się ujawnimy przed Bogiem. Jako ci, którzy zgrzeszyli, zawiedli
I wtedy dopiero grzech nam jest odpuszczony. Małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich, a łoże nieskalane. Rozpustników bowiem i cudzołożników sądzić będzie Bóg. Moi drodzy, w roku 1995, to są dane statystyczne, które gdzieś tam kiedyś wyszukałem z Wielkiej Brytanii, rodziło się 170 dzieci dziennie u nastolatek. Dziennie. Dokonywano 470 aborcji dziennie. 480 małżeństw dziennie się rozwodziło. Tylko jedna dziedzina. Nie wiem, czy to jest prawdą, ale wyczytałem niedawno, że od roku chyba 70 w Stanach Zjednoczonych do dzisiaj abortowano 62 miliony dzieci. Istnień ludzkich. To jest niewyobrażalne. I ludzie, wiecie co, ludzie uważają za niemoralne kupowanie foliowych torebek, słomek do picia Coca-Coli, plastikowych, że to jest niemoralne. I na pytanie o niemoralność wymienili to na pierwszym miejscu i dali temu ponad 40%, a aborcja 24%, że jest niemoralna. Jeżeli to jest prawda, to co czytałem, to jest niewyobrażalna skala zepsucia i w ogóle niewłaściwego myślenia. Oto życie stało się niczym wobec plastikowej rurki do picia Coca-Coli. W takich czasach żyjemy, drodzy, ale na ich drogę nie wchodź. Nie przejmuj ich sposobu myślenia. Trzymaj się prawdy Bożego Słowa, nawet jeżeli będą cię uważać za wsteczniaka i tak dalej, i tak dalej. Wolę być wsteczniakiem dla Chrystusa niż głupcem wobec Boga i prawdy. Czy możecie powiedzieć amen? To jest straszne. To, co, jeżeli to jest prawda, to jest straszne. Moi drodzy, popatrzcie, niemoralność to jest jedna rzecz, droga, którą idą masy ludzi, młodych i starszych. To jest zalew dzisiaj. I to wpływa na twoje i na moje myślenie. Dlatego Bóg mówi, nieustannie odnawiaj się w swoim myśleniu. Abyś nie zboczył z drogi, abyś trzymał się prawdy. Zobaczcie, co jest pod względem okultyzmu. Ja o tym nieraz wspominałem i mówiłem. Gdzie Bóg mówi, nie będziecie wróżyć ani czarować. Nie będziecie korzystać z żadnych tajemnych praktyk. Że przez to staniecie się obrzydliwymi w oczach Boga. A to, co możemy obserwować dzisiaj, to jest totalny zalew praktykami okultystycznymi, czarami, magią, zjawami, duchami, wampirami i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, najgorzej, jeżeli chrześcijanie otwierają i siadają przed tego rodzaju filmami i tym nasycają swój umysł, to jest tragedia. To jest w tym momencie niszczenie duchowego życia, które masz w Bogu. To jest brudzenie się. Ale ty nie masz wchodzić na tą drogę. Masz pilnować Bożych dróg. Czy wiecie, moi drodzy, że to są badania sprzed iluś tam lat. W Polsce 52% badanych twierdzi, że często czyta horoskopy. Ponad połowa Polaków. 75% Polaków przyznaje się, że wierzą w przesądy, w czarnego kota, który przynosi nieszczęście, w guzik, który przyniesie ci szczęście, jak zobaczysz kominiarza i chwycisz za niego. 75% Polaków jest przesądnych i oni wolą obejść drogę, bo kot czarny przeszedł akurat, to wolą nadrobić albo w ogóle nie wykonać tego, co zamierzyli z powodu czarnego kota. A Bóg mówi, nigdy w ten sposób nie myśl.
Nigdy w ten sposób nie pozwól, żeby zrodził się strach. Przyszedł strach i obawa do twojego serca i myślenia, bo akurat czarny kot, bo akurat nie przybiłeś podkowy na swój samochód i tak dalej, i tak dalej. Bo to nie ma nic, to jest przekleństwo, którym diabeł wiąże serca i umysły ludzi. Dlatego, że Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi, nie czyń tych obrzydliwości. Nie podążaj tą drogą, nie podążaj według tego sposobu myślenia. Ale wiedz jedno, twoje powodzenie, twoje życie, twoje błogosławieństwo zależy od posłuszeństwa słowu, od wiary w Chrystusa. Dlatego psalmista w psalmie 73 mówi, moim szczęściem jest być blisko Pana. I źródłem szczęścia nie jest nawet moja technika myślenia, że coś sobie w głowie poukładam i będę tak wyznawał i to mi przyniesie powodzenie i błogosławieństwo. Nie, moim źródłem szczęścia jest moje zaufanie do Boga i Bożego Słowa. Ja w Nim upatruję źródło mojego szczęścia, a nie w jakichś technikach motywacyjnych i tak dalej, i tak dalej. Absolutnie nie. Ja muszę określić, jaką drogą chcę iść, komu chcę ufać, za kim chcę podążać, komu chcę wierzyć. Moi drodzy, ten zalew okultyzmu jest na całym świecie. To nie są tylko stare wierzenia, które dzisiaj na nowo są podgrzewane i na nowo ludzie do nich wracają. To jest coś, co ogarnia cały świat. Ludy dały się zwieść czarami. Czarami. Tak mówi Księga Objawienia. Ale kiedy jesteś Bożym dzieckiem, zostałeś z tego wyrwany, jesteś postawiony w Bożej światłości i obecności, abyś nie był tym zabrudzony i zanieczyszczony. Jak można fascynować się książkami, które propagują czary i magię i uważać, że to jest dobra lektura dla dzieci i młodzieży? Jak można? Czymś, czego Bóg nienawidzi, co Bóg potępia, a ludzie uważają to za niewinną zabawę. Tak jak uważają, jak pisze prorok Izajasz w 47 rozdziale, że horoskopy są niewinną zabawą, że ja mogę sobie niewinnie poczytać je. Ale wiedz jedno, kiedy poddajesz się pod tego rodzaju wróżbę, poddajesz się pod wpływ tych mocy, które stoją za wróżeniem. Kiedy dajesz sobie wróżyć z czegokolwiek, z ręki, jakkolwiek, czy w Andrzejki lejąc wosk, mówisz, to jest dobra zabawa, nigdy nie traktuj za zabawę coś, czego Bóg nienawidzi, przed czym Bóg przestrzega. Bo to obraża Boga. W Stanach Zjednoczonych 44% nastolatków miało do czynienia ze spirytyzmem, telepatią i wróżeniem z kart. To ja się pytam, dokąd świat zmierza? Retoryczne pytanie. Zobaczcie, dokąd to zmierza. A Bóg tobie na to nie pozwolił, bo przez to staniesz się nieczysty. A później ludzie mówią, ja nie rozumiem, czemu Słowo Boże mnie nie dotyka, czemu Bóg do mnie nie przemawia, czemu ja nie mogę odebrać od Boga zwycięstwa, przebaczenia. Ja wam już opowiadałem o takim wypadku, kiedy młoda osoba chciała odebrać przebaczenie i nie mogła się przebić w modlitwie, dopóki nie wyznała. Nie przyznała się, że czyta horoskopy, jakkolwiek powiedziała, ja im tak nie wierzę, ale tak sobie, to nie ma znaczenia. Wiesz, jak wdepniesz w błoto, to się zbrudzisz. A za tym kryją się siły ciemności. I kiedy wyznała to jako grzech i zgodziła się z Bożym Słowem, ja nie zapomnę tej chwili, jak jej twarz rozjaśniała i powiedziała, teraz wiem, że Bóg mi przebaczył grzech. Halleluja. Niby mała rzecz, a potrafi nas trzymać z dala od Boga i od Bożej obecności. Ale kiedy wyznamy nasz grzech, kiedy będziemy prosić Boga o oczyszczenie, krew Jezusa Chrystusa obmywa nas z wszelkiego grzechu.
z wszelkiego grzechu. Kiedy odwracamy się i nie wracamy z powrotem, ale odrzucamy to, bo tym jest nawrócenie. Nie wyznaję Bogu grzechu po to, żeby go dalej czynić, ale wyznaję grzech Bogu po to, aby zaprzestać go czynić. To jest prawdziwe upamiętanie. I mógłbym wiele mówić, ale czas nasz jest ograniczony. Ostatnia rzecz, którą chcę wspomnieć, to jest bardzo niebezpieczną drogą. Droga samosprawiedliwości człowieka. Drodzy, czasami patrzę, więcej, szybciej alkoholik się nawróci, narkoman się nawróci, ale ci, którzy nie mają jakichś wielkich, tak im się wydaje, grzechów, mówią, ale czy ja muszę pokutować? Z czego ja mam pokutować? Nie zabiłem nikogo, nie okradłem nikogo. Ale, drodzy, nie pozwólmy się okłamywać w naszym myśleniu, bo to jest pułapka, kłamstwo, oszustwo szatana, który wymawia człowiekowi, ty nie masz z czego pokutować. Czasami ludzie mówią, ja nie mam się z czego spowiadać. Nie rozumieją, jak zepsute jest serce każdego z nas. Biblia mówi, wszyscy zboczyliśmy z Bożej drogi. Wszyscy zgrzeszyliśmy. Każdy na własną drogę się skierował. Każdy. Czyli jeżeli mówisz, no nie wiem, to po prostu zaufaj temu, co Bóg mówi. Najlepszy lekarz, który zna twoją i moją duszę, twoje i moje serce. I po prostu zgódź się z Bogiem. Kiedy On mówi, możesz, ja już nieraz o tym wspominałem, możesz powiedzieć, Duchu Święty, Boże, proszę Cię, otwórz moje oczy. Pokaż mi na stan mojego serca. Albo po prostu ufasz Bożemu Słowu i mówisz, Boże, wyznaję, że jestem grzesznym człowiekiem. Wiecie, że rodzimy się grzesznikami. Z natury jesteśmy grzesznikami. I potrzebujemy mieć nowe serca, nowe życie. Dlatego Biblia to nazywa nowym narodzeniem. Musisz narodzić się powtórnie, ale z mocy Boga, Jego Słowa i Ducha Świętego. I wtedy dopiero stajesz się uczestnikiem Królestwa Bożego i życia, które daje Bóg. I wtedy dopiero przechodzisz przez wąską bramę i znajdujesz się na wąskiej drodze, z której nie powinniśmy się dać sprowadzić na manowce, ale biec tą drogą do końca, wytrwale, znosząc różnego rodzaju uciski, prześladowania, ataki ze strony przeciwnika. Jakżeż wielu tak zwanych dobrych ludzi, bardziej wierząc sobie i swojemu sercu, nie przyjmuje Chrystusa jako Pana i Zbawiciela i idą na wieczne zatracenie. Ale Jezus przyszedł i oddał życie za nas wszystkich i wzywa wszystkich. Takim przykładem człowieka dobrego. To jest dobrze, że ktoś jest dobry. To jest dobrze, że ktoś pomaga innym. To jest dobrze, jeżeli ktoś nie myśli tylko o sobie. To jest wszystko dobre, ale niewystarczające do zbawienia, bo zepsucie jest dużo głębsze w nas. Nikodem myślał o sobie, że jest dobry. Korneliusz, setnik rzymski, myślał, że jest dobry. To byli ludzie wysoko moralnie stojący przed Bogiem. A jednak do nich Jezus, do jednego powiedział wprost, musisz narodzić się na nowo. A do Korneliusza posłał apostoła Piotra, by głosił mu, że Chrystus został ukrzyżowany z powodu grzechów Korneliusza. Kochani, jest droga, która wydaje się prosta, ale w końcu prowadzi na zatracenie. Jeżeli tą drogą, którą idziesz dzisiaj, nie jest twoja żywa wiara w Jezusa Chrystusa jako twojego Pana, twojego Zbawiciela, to znaczy, że ciągle jesteś na szerokiej drodze, ciągle jesteś w miejscu podążania do zatracenia. A więc Bóg mówi, zawróć, oto przyjdź do Chrystusa, wyznaj Go przed obliczem Boga jako swojego Pana, jako swojego Zbawiciela. Ale to ty i ja musimy uczynić. Nikt za nas tego nie zrobi. Ani tato, ani mama.
ani wujek, ani pastor. Ty i ja jesteśmy osobiście wzywani przez Boga, przez Jezusa, abyśmy do Niego przyszli i Jemu oddali nasze życie. Sami. Ze względu na to, że wierzymy to, co mówi Boże Słowo, oto jestem zgubiony i grzeszny i potrzebuję Jezusa jako mojego Pana i Zbawiciela w moim życiu. Będziemy się modlić. Chcemy powstać, drodzy. Chcemy Bogu podziękować. Chcemy być wdzięczni, że mogłeś usłyszeć głos Boga i chciałeś usłyszeć i odpowiedziałeś i możesz być na wąskiej drodze. Nie pozwólmy, aby przeciwnikowi udało się nas skierować z powrotem, jak Żydzi, którzy mówią, wrócimy do Egiptu. Czy też, żebyśmy zboczyli z drogi prawdy. Ale też, jeżeli nie zrobiłeś tego i jesteś ciągle na szerokiej drodze, bo nigdy nie prosiłeś Jezusa, aby przyszedł do twojego życia i nie doświadczyłeś tej świadomości, że On ci przebaczył i że masz życie wieczne, proszę Ciebie w imieniu Jezusa, zrób to teraz. Tam, gdzie jesteś, na swoim miejscu, po prostu możesz zamknąć oczy i po cichu powiedzieć, Panie Jezu, przyjdź do mojego życia, ja chcę należeć do Ciebie, ja chcę być zbawionym człowiekiem, ja nie chcę iść tą drogą na zatracenie, nie chcę żyć dłużej w grzechu, ale chcę położyć całkowitą moją ufność w Tobie, w Twojej ofierze złożonej na krzyżu. Jeżeli rozumiesz Ewangelię, rozumiesz, co Bóg mówi w swoim słowie. A myślę, że wyrażam się bardzo jasno. Zapraszam Cię, teraz wezwij imienia Jezus dla samego siebie i proś Boga, aby Ci przebaczył. Nie buduj swojej pewności zbawienia na tym, co Ty czynisz dla Boga, ale zbuduj ją na właściwym fundamencie, którym jest Jezus Chrystus, na tym, co On na krzyżu uczynił dla Ciebie i dla mnie. Panie, dziękuję Ci, że jesteś tutaj razem z nami. Dziękujemy Ci, że możemy być i wchodzić w Twoją obecność. Panie Jezu, dziękujemy Ci, że teraz, kiedy wzywamy Ciebie z szczerym sercem, zapraszamy Ciebie do naszego życia, oto Ty obiecałeś, że przyjdziesz i przebaczysz, i oczyścisz, i zajmiesz pierwsze miejsce w naszym życiu. Tak modlę się, Panie, o nas tutaj i modlę się o każdego, który słucha tego poselstwa, aby otworzył serce, otworzył usta i wezwał i zaprosił Cię do swojego życia, aby szczerze, z uniżeniem wyznał, że potrzebuje obmycia, oczyszczenia, że porzuca grzech. Panie, tak dziękujemy Ci, że jesteś Bogiem wiernym, Bogiem, który czyni cuda, Bogiem, który zbawia. Tak, Panie, niech łaska i błogosławieństwo Twoje spływa na nasze życie. Bądź wywyższony i uwielbiony. Amen.